Do 2030 roku w Katowicach-Pyżowicach powinien powstać nowy, wielki terminal, który będzie w stanie obsłużyć nawet 10 milionów pasażerów rocznie. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze ogłosiło przetarg na wybór projektanta terminalu i infrastruktury towarzyszącej. Paweł Jędrusik. To będzie największa inwestycja w historii Katowickiego Lotniska. Nowy terminal ma powstać w części na miejscu obecnego terminalu A i to tam głównie będzie odbywał się ruch pasażerski. Wyburzona zostanie także stara wieża kontroli lotów. Do zadań tego projektanta będzie należało po pierwsze przygotowanie projektu budowlanego i całej dokumentacji projektowej głównego terminalu pasażerskiego, to jest obiekt do przepustowości planowanej 10 milionów pasażerów rocznie. Będziemy chcieli, żeby projekt także zakładał możliwość dalszej rozbudowy tego obiektu pod przepustowość 12 milionów pasażerów i jeśli będzie taka e, potrzeba także 15 milionów pasażerów rocznie. W ramach inwestycji miałyby zostać także wybudowane płyta postojowa dla samolotów, centrum przesiadkowe oraz tunel łączący główny terminal ze stacją kolejową i centrum przesiadkowym. Realnie budowa nowego terminalu mogłaby rozpocząć się w 2027 roku i zakończyć do 2030 roku.